Cześć wszystkim, to znowu ja, Geralt. Przychodzę do Was dzisiaj już z trzecim już odcinkiem dotyczącym poszczególnych chorób, z jakimi zmaga się obecny świat. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania i wysłuchania o raku wątroby. Rak wątroby, czy też rak wątrobowo-komórkowy, też pierwotny rak wątroby, to nowotwór złośliwy wątroby wywodzący się z hepatocytów. Stanowi od 80 do 90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby. Jest to trzeci nowotwór pod względem umieralności. Na świecie co roku jest przyczyną śmierci 500 tysięcy osób, przy zapadalności 600 tysięcy osób rocznie. Wskaźniki zachorowalności różnią się geograficznie. Najwyższe występują w Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Afryce Subsaharyjskiej, a w Europie są znacznie niższe. Czyli tak jak w przypadku na przykład raka trzustki czy stwardnienia rozsianego. To, gdzie wskaźnik zachorowalności na daną chorobę jest najwyższy, zależy od położenia geograficznego i od danego kraju. Choroba najczęściej rozwija się na bazie marskości pozapalnej, której najważniejszymi czynnikami etiologicznymi są wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Oba wirusy odpowiadają za blisko 80% przypadków choroby. W krajach zachodnich ważną rolę odgrywają również alkoholowa marskość wątroby i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Początkowo rak rozwija się skąpo objawowo, a jego objawy są trudne do odróżnienia od zwykłej, towarzyszącej mu marskości wątroby. Do najważniejszych objawów klinicznych należy pogorszenie stanu ogólnego u chorego z marskością wątroby, ból w prawym podżebrzu, symptomy wynikające z cholestazy, żółtaczka, powiększenie wątroby oraz wodobrzusze. Rak przy spełnieniu określonych warunków i stwierdzeniu jego charakterystycznych cech może być rozpoznany na podstawie obrazu radiologicznego w tomografii komputerowej lub metodą rezonansu magnetycznego. W pozostałych przypadkach musi być wykonana biopsja, a bioptat poddany badaniu cytologicznemu. Badaniem przesiewowym wykonywanym co 6 miesięcy u wszystkich pacjentów z marskością wątroby jest ultrasonografia. Natomiast oznaczenie A fetoproteiny nie jest już zalecane w tym celu ze względu na duży odsetek wyników fałszywie dodatnich. Wybór metody leczenia jest uzależniony przede wszystkim od wyniku oceny stopnia zaawansowania choroby. Stosuje się tak zwaną klasyfikację barcelońską oraz od spełnienia dodatkowych kryteriów ważnych w danym sposobie terapii. Nowotwór ten można leczyć miejscowo, chirurgicznie lub też niechirurgicznie, albo ogólnoustrojowo. Do metod leczenia chirurgicznego należą resekcja wątroby oraz przeszczepienie wątroby. Chemioterapia nie jest zalecana ze względu na małą skuteczność i trudności w stosowaniu przy upośledzonej czynności wątroby. Rak wątroby występuje na świecie u mężczyzn. Rak wątrobowo-komórkowy na świecie u mężczyzn jest piątym, a u kobiet ósmym nowotworem pod względem częstości występowania. Rocznie pojawia się ponad 600 tysięcy nowych przypadków. Wartość ta systematycznie wzrasta. Z kolei pod względem umieralności na nowotwory HCC zajmuje trzecie miejsce na świecie i jest przyczyną około 500 tysięcy zgonów rocznie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, wskaźniki zachorowalności na raka wątroby zależą od położenia geograficznego i od kraju. Najwyższe występują, tak jak już wspomniałem wcześniej, w Azji Południowo-Wschodniej, Chinach i Afryce Subsaharyjskiej. Około 20 do 150 łamane na 100 tysięcy. Znacznie niższe w krajach wschodniej i południowej Europy oraz Japonii. Około 5 do 20 na 100 tysięcy.
a najniższe w Europie Zachodniej, Skandynawii oraz Stanach Zjednoczonych, poniżej 5 do 100 tysięcy. Na 100 tysięcy, przepraszam. Szacuje się, że 80% przypadków choroby występuje w krajach rozwijających się, z czego aż 55% w samych Chinach. W Polsce zapadalność na ten nowotwór wynosi około od 2 do 3 tysięcy osób rocznie. Mężczyźni chorują częściej na raka wątroby niż kobiety. Proporcja liczby chorych mężczyzn do liczby chorych kobiet wynosi 2,4. Rak wątroby może występować w każdym wieku. W krajach o wysokiej zapadalności szczyt zachorowań najczęściej występuje między 20 a 40 rokiem życia, rzadko po 50. W krajach o niskiej zapadalności występuje zwykle później, tak gdzieś pomiędzy 50 a 60 rokiem życia. Zresztą pokażę Wam to na mapie, jak to mniej więcej wygląda. Spójrzcie sami. To jest właśnie wskaźnik zapadalności na świecie na raka wątroby na 100 tysięcy mieszkańców. I sami widzicie, że największa zapadalność występuje przede wszystkim w południowej Azji, w Chinach, częściowo też w Japonii, w niektórych krajach zachodniej Afryki, no i także na południe, w Ameryce Środkowej, w niektórych krajach Ameryki Południowej, w tym Brazylia, Argentyna, Kolumbia. No i także częściowo jeszcze Rosja, USA, Kanada, Alaska. Natomiast te najniższe, które są oznaczone na żółto, to są przede wszystkim kraje na Półwyspie Arabskim, no i także niektóre kraje w Europie, w tym Belgia, Holandia, Irlandia, my jako Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa oraz Szwecja i Norwegia. No i oczywiście jest jeszcze Madagaskar. Teraz pokrótce opowiem Wam trochę o marskości wątroby oraz wirusowych zapaleniach wątroby typu B i C. Marskość wątroby to, jak sama nazwa wskazuje i pewnie niektórzy też Was wiedzą, co to jest choroba, która wyniszcza wątrobę od środka, kiedy ktoś nadmiernie nadużywa alkoholu. Szczególnie tych najmocniejszych, jak na przykład wódka, nalewka, whisky, koniak i tak dalej. Od tych najmocniejszych alkoholi można łatwo zapaść na marskość wątroby. Od zwykłego piwa też można oczywiście zachorować, tylko że wtedy trochę rzadziej się to zdarza. Ale do rzeczy. W Europie i Ameryce Północnej zdecydowana większość raków wątrobowo-komórkowych, od 80 do 90%, rozwija się na podłożu marskości wątroby. Natomiast w Azji prawie 50% przypadków rozwija się bez takiego związku. Marskość wątroby jest to proces włóknienia miąższu wątroby i upośledzenia jej funkcji wywołany różnymi czynnikami, z których na pierwszy plan wysuwają się wirusowe zapalenie wątroby typu B i C oraz, tak jak wspomniałem wcześniej, nadużywanie alkoholu. W miarę postępu procesu uszkodzenia wątroby dochodzi do aktywacji komórek gwiaździstych wątroby, czyli komórki ITO, i przekształcenia się ich w komórki miofibroblastopodobne, które posiadają zdolność do produkowania macierzy pozakomórkowej. Jest to początkowy etap prowadzący do włóknienia wątroby. Teraz trochę o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B to spowodowane przez przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B, czyli HBV, jest ważnym czynnikiem etiologicznym raka wątrobowo-komórkowego. Szacuje się, że przewlekłe zakażenie HBV odpowiada za 50 do 80% przypadków w krajach o wysokim ryzyku zakażenia, podczas gdy w krajach zachodnich o niskim ryzyku zakażenia tylko 20% przypadków można przypisać temu wirusowi.
Wśród chorych na raka wątrobowo-komórkowego 15,4% posiadało antygen HBS, będący markerem zakażenia HBV. Na terenach endemicznych u pacjentów z marskością pozapalną wywołaną przez HBV 5-letnie skumulowane ryzyko raka wynosi 15%, a w Europie tylko 10%. Mechanizm, za pomocą którego zakażenie HBV powoduje raka, nie jest w pełni poznany. Do rozwoju raka wątrobowo-komórkowego przyczynia się produkt genu HPX, który jest czynnikiem transkrypcyjnym, aktywującym wiele genów związanych z regulacją wzrostu oraz aktywacją szlaku kinazy RAS, RAF i MAP. To teraz trochę pokażę Wam też na mapie częstość występowania zakażenia HBV na świecie. Są to dane z 2005 roku. Zobaczcie sami. Wskaźnik powyżej 8% jest zaznaczony na bordowo. Jak sami widzicie, są to przede wszystkim południowe kraje w południowej Azji, w tym Chiny, co po niektóre kraje wyspiarskie u wybrzeży Azji i Australii. Są to także kraje w środkowej i południowej Afryce, w tym także Madagaskar, no i także południowa część Grenlandii, północna część Kanady i praktycznie cała Alaska. No i także, co po niektóre kraje, część krajów w północnej części Ameryki Południowej, w tym północna część Brazylii. Wskaźnik pomiędzy 2 a 7% jest zaznaczony na pomarańczowo i są to m.in. Polska, Rosja, południowa część Brazylii, kraje w północnej Afryce, jeszcze do tego Włochy, część krajów bałkańskich, Hiszpania, Portugalia, no i także część krajów na Półwyspie Arabskim i w południowej Azji. A mniej niż 2% to jest oczywiście większość krajów w Europie, w tym m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Francja, Wyspy Brytyjskie, kraje skandynawskie, Australia, południowo-wschodnia Kanada, praktycznie całe USA, część krajów Ameryki Środkowej, niektóre kraje Ameryki Południowej, no i północna część Grenlandii. Teraz trochę o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. W krajach świata zachodniego aż 70% chorych na raka wątrobowo-komórkowego jest zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C, czyli zamiast HBV jest HCV. Nowotwór rozwija się około 20 do 30 latach od zakażenia. Zakażenie zwiększa 17-krotnie ryzyko zachorowania na ten nowotwór w porównaniu z osobami niezakażonymi. Prawdopodobieństwo rozwoju raka wątrobowo-komórkowego u osób zakażonych wynosi od 1 do 3% po 30 latach. Roczne ryzyko rozwoju raka u pacjentów z marskością wątroby związaną z HCV wynosi od 2 do 6% rocznie. Czynnikami predysponującymi do rozwoju tego nowotworu u osób zakażonych HCV są płeć męska, starszy wiek, koinfekcja HBV, czyli wirusowym zapaleniu wątroby typu B, nadmierne spożywanie alkoholu, cukrzyca oraz infekcja HCV związana z transfuzją krwi. Występowanie raka wątrobowo-komórkowego jest skorelowane z występowaniem włóknienia i marskości wątroby. Bardzo rzadko stwierdzano go przy zakażeniu HCV bez obecnej marskości wątroby. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje dotyczące HCV.
jeszcze trochę o innych wirusowych zapaleniach wątroby. Są jeszcze do tego z pozostałych typów wirusowego zapalenia wątroby tylko HDV, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu D, pełni rolę w patogenezie raka wątrobowo-komórkowego. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu D, które jest powodowane przez HDV, namnażający się wyłącznie w obecności HBV, jest czynnikiem ryzyka marskości wątroby i raka wątrobowo-komórkowego. Zakażenie HDV przyspiesza uszkodzenie wątroby, przyspieszając marskość i rozwój raka. Wysokie poziomy wiremii u pacjentów bez marskości wątroby są związane ze znacznym ryzykiem rozwoju marskości i raka wątrobowo-komórkowego. Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu E nie prowadzą do przewlekłej choroby wątroby i nie mają potencjału onkogennego. Teraz jeszcze trochę o alkoholu, który jest takim głównym czynnikiem do zachorowania na marskość wątroby. Przewlekłe spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko raka wątrobowo-komórkowego. W Europie i Ameryce Północnej 80% przypadków choroby rozwija się na bazie marskości wątroby, gdzie alkohol jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka. Natomiast w Azji prawie 50% przypadków raka rozwija się bez marskości. Zapadalność na raka wątrobowo-komórkowego jest znacznie rzadsza niż w przypadku marskości pozapalnej. Nie ustalono dokładnej dawki spożywanego alkoholu, przy której dochodzi do zwiększenia ryzyka raka. Przyjmuje się, że spożywanie 80 g alkoholu na dobę przez 10 lat zwiększa 5 do 8-krotnie ryzyko zachorowania. Relacja między ilością spożywanego alkoholu a rakiem może nie różnić się u kobiet i mężczyzn. Roczne ryzyko zachorowania wynosi około 1% i nie maleje w związku z abstynencją. Dodatkowym problemem jest synergizm działania szczególnie z wirusami hepatotropowymi. Konsumpcja alkoholu w przewlekłym zakażeniu HCV lub HBV podwaja ryzyko rozwoju nowotworu w porównaniu do samodzielnego działania wirusa. Regularne spożywanie 120 g alkoholu u pacjentów z marskością i zakażeniem HCV powoduje ryzyko wystąpienia raka wynoszące 40% po 5 latach i 80% po 10 latach, podczas gdy ryzyko u osoby niespożywającej alkoholu wynosiło odpowiednio 8% i 18%. Wykazano, że w przewlekłym zakażeniu HCV spożywanie już 20 g alkoholu dziennie jest szkodliwe i zwiększa ryzyko zachorowania. Teraz jeszcze na mapie pokażę Wam jeszcze jeden taki wskaźnik spożycia alkoholu na osobę na świecie według WHO. Czyli spożycie w Polsce wynosiło 8,68 litra na osobę. To zobaczcie. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Największy wskaźnik, taki zamalowany na czarno, jest stosunkowo niewielki. Tyczy się przede wszystkim Irlandii, Węgier i jednego z krajów w Afryce. Stosunkowo dość spore, ale niższe. Niższy wskaźnik dotyczy się Australii, Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Grenlandii, Rosji, a także Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy i kilku krajów na Półwyspie Bałkańskim. My należymy do trzeciego wskaźnika od góry. Czy w zasadzie do czwartego wskaźnika od góry. A do tego wskaźnika możemy też zaliczyć USA, Kanadę i Alaskę. A
A najniższe wskaźniki tyczą się przede wszystkim północnych krajów Afryki, Półwyspu Arabskiego, no i południowych krajów Azji. Oprócz tego palenie papierosów także może spowodować zachorowalność na raka wątroby. Dlatego to też trzeba brać pod uwagę. Alkohol i papierosy to są najważniejsze wskaźniki, znaczy czynniki zachorowalności na raka wątroby. Teraz trochę o objawach klinicznych. I na koniec powiem Wam jeszcze trochę o samym leczeniu, bo to też jest bardzo ważne. Ale teraz przejdźmy do objawów, w szczególności do objawów klinicznych. Zwykle rak wątrobowo-komórkowy rozwija się bezobjawowo. We wczesnych stadiach jest to 40% przypadków lub skąpo objawowo. Początkowe objawy są mało charakterystyczne i trudne do odróżnienia od marskości wątroby. W bardziej zaawansowanym etapie może występować pogorszenie funkcji wątroby bez uchwytnej przyczyny z obecnością żółtaczki, wodobrzusza i encefalopatii wątrobowej. W znacznym zaawansowaniu choroby pojawia się ból brzucha, utrata masy ciała, brak łaknienia i osłabienie. Do objawów klinicznych możemy też zaliczyć ból w prawym podżebrzu, tępy o niewielkim nasileniu, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak łaknienia, żółtaczka, powiększenie wątroby i wyczuwalny guz w prawym podżebrzu, wodobrzusze, objawy wynikające z cholestazy, w tym świąd skóry, powiększenie wątroby i śledziony i zmiana zabarwienia stolców. No i na koniec jeszcze trochę powiem Wam o samym leczeniu. Podobnie jak w przypadku raka trzustki, leczenie zależy od tego, w jakim stadium jest dana choroba. Wybór metody leczenia raka wątrobowo-komórkowego zależy od zaawansowania choroby oraz funkcji wątroby. Do kwalifikacji pacjentów do procedur służy klasyfikacja barcelońska. W zależności od stopnia zaawansowania stosuje się w terapii różne metody, np. chirurgiczne, klasyczne i małoinwazyjne oraz farmakologiczne. Do metod klasycznego leczenia chirurgicznego należą resekcja wątroby oraz przeszczepienie wątroby. Małoinwazyjne techniki zabiegowe obejmują metodę przezcewnikowej chemioembolizacji tętniczej oraz metody ablacyjne, z których najważniejszą rolą pełnią ablacja prądem o częstotliwości fal radiowych. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o raka wątroby. Na koniec powiem Wam też jeszcze taką bonusową informację też o tym, kto w naszych rodzinach zachorował na to i niestety się nie wyleczył. W mojej rodzinie nikt nie zachorował na raka wątroby. Przynajmniej ja też o tym nie słyszałem. Ale akurat w rodzinie Ciri jej dziadek zachorował na raka wątroby. No i niestety nie przeżył. Nie udało się go odratować. Ale tak jak mówiłem w poprzednim materiale, nie będę wchodził w szczegóły, jak do tego doszło, bo to jest trochę bez sensu. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym wszystkim też sądzicie. Zostawiajcie łapki w górę. Tradycyjnie polecajcie kanał. No i pamiętajcie, dbajcie o siebie, bo to jest bardzo ważne. Nie warto sobie marnować życia na takie choroby. Macie całe życie przed sobą i trzeba z tego korzystać. No i także czekajcie na kolejne materiały. Albo te o tematyce różnych chorób, albo też na inne. No i tak jak to mam w zwyczaju, pozdrawiam Was w imieniu swoim i Ciri.
Bywajcie.